Witajcie nasze kulturowe kangurki. Łodzień jest super! A ty Przemek jesteś głupi! Nie znaj się! Głupi nie, jesteś, Disney na tobie żeruje kasę! Co tu się dzieje? Nic! No, to stójcie torby, bo próbujemy z matką oglądać Wojowników Kultury. Reverse Hits. Z tej strony Wojownicy Kultury, czyli Parfurmaniak i Michał Szczepański, i witajcie w Ataku Kultury, w programie, w którym gadamy o ostatnio pożartej przez nas kulturze, tudzież kulturze, która na nas spłynęła zza światów, z niebios. A tym razem będziemy mówili o serialu, który spłynął na nas z niebios. I był pyszny. I będziemy mówili o Młodym Papieżu i musicie o tym posłuchać, bo to jest naprawdę spoko serial. Tak, lepszego w tym roku nie zobaczycie. Nie oglądamy za dużo serialu. No. Mamy faceta, który się nazywa Paolo Sorrentino. To jest taki Włoch, który ostatnio zrobił dwa filmy, które były dosyć głośne. To jest Młodość i to jest Wielkie Piękno. No i teraz ten facet dostał kasę od HBO i miał dla nich zrealizować serial. No i co ciekawe, w serialach to nie się nie zdarza chyba tak zbyt często. To jest faktycznie serial, w którym każdy odcinek był napisany i wyreżyserowany przez Sorrentino. Tak, jest jeden twórca. Często w serialach jest tak, że jest postać twórcy serialu. Później są różni scenarzyści, różni reżyserzy. Tutaj faktycznie jest to w rękach jednego człowieka. No i to widać. To od samego początku widać. Ale może powiedzmy sobie, o czym w ogóle jest Młody Papież. Na tyle, na ile możemy powiedzieć, bo wiecie, serial jest dość długi. Młody Papież opowiada historię Lenego Beraldo, który zostaje pierwszym amerykańskim papieżem i robi to w zaskakująco młodym wieku, jak na te profesje. Wszyscy zaczynają się zastanawiać, jakim w ogóle będzie papieżem, jak poprowadzi swój pontyfikat, i na tym spędzamy pierwsze odcinki o serialu. Ale on okazuje się być dużym zaskoczeniem dla wszystkich, ponieważ jest osobą absolutnie nieodgadnioną, jest osobą, która idzie w stronę naprawdę skrajnego konserwatyzmu, przy okazji zdradzając bardzo liberalne podejście do wielu rzeczy, ale w zupełnie innych sferach. I zaczyna dosłownie się terror w kościele i terror we wszystkich, jakby, nie wiem, nie jak nazwać, gałęziach Watykanu, po prostu robi powoli porządek, że o ze wszystkim, ale to nie jest jedyny wątek tego serialu. Będziemy też mieli dużo o jego prywatnym życiu, o jego konflikcie z rodzicami, którzy go pozostawili w domu dziecka. Tak, mamy też innych bohaterów, też tak, ich przeszłość, ich wątki. No to jest serial, wiadomo, że tutaj dzieje się dużo więcej. W ogólności jest to serial o kościele, o tym, jak funkcjonuje kościół, o wierze. To jest bardzo ważny, bardzo fajnie w ogóle poruszony wątek. Wiary i ogólnie Boga, istnienia Boga. To są takie bardzo duże, takie nośne tematy. No tak, ale tutaj mamy też poruszone oczywiście tematy etyki, na ile kościół powinien być otwarty, na ile powinien być zamknięty, co mu jest potrzebne w nowym, tak. W nowym tysiącleciu. Tak, w ogóle o sytuacji kościoła w tym miejscu, w tym czasie, tu gdzie jesteśmy teraz, czy kościół powinien reagować na to, że świat coraz szybciej się zmienia, otwiera, jest coraz bardziej progresywny, czy kościół powinien dołączyć do tego nurtu, czy może wręcz przeciwnie, to kościół jest tą jednostką, która nadaje ten kierunek tego nurtu, i to kościół, jeśli idzie w przeciwnym kierunku, to wszyscy powinni też się w tym kierunku zwrócić, tam gdzie idzie kościół. Także mamy tutaj postawione takie duże pytania, mamy gdzieś tam intrygi, mamy te takie, powiedzmy, jakieś konszachty, jakieś tam machlojki tutaj. Tak, mamy też cały brud, który stoi za kościołem, tak jest. Pedofilia i inne machinacje, inne rzeczy, wiecie, tak. Takie fajne rzeczy, tutaj konspiracje, spiski, to wszystko tutaj jest. I teraz, i teraz może takie pierwsze pytanie, które sobie zadamy, a zarazem bardzo grube i mocne, bo wszyscy uważają, że jest to kontrowersyjne. Sam tytuł, Młody Papież, wiesz, te zwiastuny, które go pokazywały w świetle policyjnych lamp, jak klęka gdzieś na betonie, co nam sugerowało jedno, może to jest coś innego. I teraz tak, czy uważasz, że jest to serial antykościelny? Nie, zdecydowanie nie. To w ogóle nie jest serial antykościelny. Znaczy, bo ludzie mogą tak pomyśleć, mogą tak pomyśleć, faktycznie. No, na tym bazowała cała otoczka i promocja tego serialu, no, że miał wywoływać kontrowersje. Okazuje się, właśnie gdzie tutaj leży znowu granica tego spoilerowania. Ja po seansie jednak odnoszę wrażenie, że ten serial bardzo fajnie balansuje pomiędzy takim krytycznym spojrzeniem na Kościół jako instytucję, jako zbiór ludzi, którzy prowadzą pewną wielką, globalną korporację, można by było grę powiedzieć. Grę też ze wszystkim. Tak,
a pomiędzy takim faktycznie powołaniem, tą taką boską cząstką, tym nieodgadnionym, tym czymś cudnym, tą światłością, tym niebem, i bardzo sprawnie ten serial właśnie balansuje i nie daje nam jednoznacznych odpowiedzi, chociaż końcówka wiele, naprawdę wiele sugeruje, ale muszę powiedzieć, że odnajdywałem ogromną przyjemność właśnie w tym balansowaniu. Tak, i myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie właśnie w tym balansie, ale też w pewnym balansie klimatu i realizacji, ponieważ Młody Papież jest serialem trochę dziwnym. Z jednej strony mamy tego Sorrentino, który ugrywa nam wspaniałe, długie ujęcia, cieszymy się formą, po prostu jest ciepło, ciekawie, bo to jest zawsze ten Rzym skąpany w słońcu, ale z drugiej strony... Jest tam bardzo dużo nocy tak, też. Noc też, ale często mówię, że ten dzień jest taki, wiesz, rozświetlony, a z drugiej strony mamy takie... I to jest delikatne. Z drugiej strony są takie zagrania patetyczne, takie duże słowa, wielkie mowy. I to jest też coś, co nas napędza coraz bardziej. Bardzo fajnie właśnie balansuje pomiędzy spokojem, pomiędzy miłymi scenami, gdzie ktoś po prostu idzie, rozkoszuje się jakąś miłą rozmową, czy o czymś takim, jakimś uczuciem, by za chwilę dostać kolejną tyradę Piusa XIII, bo to jest coś, co on właściwie robi przez... prawie cały serial, po prostu wygłasza kolejne wielkie mowy, wielkie przemówienia. Jest to też serial taki niejednoznaczny, jeśli chodzi, tak formalnie niejednoznaczny, bo z jednej strony mamy takie bardzo fajne, długie sceny, długie ujęcia, emocje na tym ekranie, po czym nagle mamy to przebite sceną z jakimś takim wręcz slapstickowym humorem, jakimś takim dziwnym, błahym, głupiutkim nawet żartem. I później znowu przeskakujemy do takiej naprawdę poważnej sceny, która faktycznie gdzieś tam stara się nam dać trochę do myślenia, gdzieś tam nas pobudzić trochę, tak, dać nam trochę takiej wątpliwości, jeśli chodzi o ocenę Kościoła i o tą wiarę. I później znowu jakiś żart tam z piłki nożnej czy coś takiego. I ten serial tak cały czas robi. Co więcej, pierwsze dwa odcinki oraz przedostatni i ostatni wyróżniają się na tle pozostałych, bo w środek jest taki, powiedzmy, formalnie bardzo serialowy. Tam jest szybszy montaż, troszeczkę mniej uwagi przyłożonej do zdjęć i tak dalej. I widać tutaj pewną taką zależność. Nie wiem, czy to chodzi o rozłożenie budżetu, czy był to jakiś taki celowy zabieg Sorrentino, nie wiem. Ja trochę nie przepadam za tym środkiem, jeśli chodzi o realizację. On jest faktycznie taki serial, taki lekko strawny, powiedzmy. Znaczy tam też fabuła się zupełnie inaczej układa. Zaczynają się wątki tak. inaczej ciągnąć. W ogóle powstają wątki, które są takie czysto serialowe, czyste intrygi. Tak jest. I chyba to się zaczyna gdzieś w momencie, kiedy wchodzi stała czołówka serialu, bo serial ma swoją stałą czołówkę, która jest świetna, ale... ona też nam zwiastuje, że w tej chwili mamy serial i nagle faktycznie te odcinki, które jej nie mają, nagle jakoś zaczyna się zauważyć, że one są zupełnie inne. Jest to odcinek przedostatni, dziewiąty, który jest absolutną bombą i wspaniałością i chyba najlepszy, jaki jest w całym tym serialu. Najlepszy odcinek, zdecydowanie najlepszy. Tak. I dwa pierwsze, które właśnie też się otwierają tak filmowo i ja myślałem, że cały serial taki będzie. Będzie właśnie taki filmowy, będzie miał unikatowe początki, będzie miał końce. No i trochę się faktycznie też tym środkiem rozczarowałem, ale to, że jest lekkie rozczarowanie, nie oznacza, że to jest złe. To jest nadal na bardzo wysokim poziomie, ale serial. No dobrze, ale serial. Jak nam w ogóle ugrywa się ta intryga, bohaterowie i tak dalej? W głównej roli Jude Law. Mam wrażenie, że może być to jego rola życia. Jest naprawdę fantastyczny, jest kapitalny. Być może był najlepszym aktorem faktycznie. No życiówka, znaczy dla mnie to jest absolutnie jego życiówka. Nie jestem w stanie w tej chwili Jude Law sobie wyobrazić w innej roli, która byłaby lepsza od Piusa XIII. Mamy Diane Keaton, mamy włoskich aktorów, mamy hiszpańskich aktorów, mamy tam powiedzmy taki dosyć duży przekrój. I oni znowu sprawują się, w zależności od sceny, bo potrafią być raz bardzo tacy emocjonalni, poważni, a za chwilę też mamy scenę, gdzie wchodzą w taki slapstickowy humor. Właśnie to jest też ten balans, o którym mówiłeś, że to raz mamy slapstick, raz mamy coś, ale to jest właśnie wspaniałe, że oni potrafią wygłosić niesamowitą mowę o ciężarze Boga, by za chwilę... trafić w scenę, gdzie po prostu widzisz ich śmieszność, widzisz, że oni nie są perfekcyjni, nie zawsze są myślicielami i czasami to jest ksiądz, który po prostu ubiera się w piłkarski strój swojej ukochanej drużyny, bo jest po prostu człowiekiem i uwielbia swoich piłkarzy. Wiecie, sinusoida jest czymś normalnym, ale tutaj ta sinusoida ma tak dużą amplitudę, że po prostu to jest bardzo duża skrajność po prostu. Ale podobało mi się to i mi to bardzo też fajnie grało z dziwnym montażem. Ten serial ma dziwny montaż i dziwne znaczeniowe aspekty. Takie jak
jest dużo scen, które, powiemy, to musi być jakaś wizja, to jest jakaś wizyjność tutaj, tego nie ma w prawdziwym... Po prostu, jest bardzo dużo symboliki w tym serialu, no i jakby no, to musiało się tutaj znaleźć, no jesteśmy w Watykanie, jesteśmy otoczeni watykańską, rzymską sztuką, tymi obrazami, rzeźbami, te wszystkie krzyże, no, mamy cytowaną Biblię co rusz, także no tutaj symboliki no po prostu jest w brud. No i mówię, ten montaż, gdzie bohaterowie mówią, nagle ktoś spojrzy w bok, widzimy jakąś przebitkę absolutnie niezwiązaną z tą sceną, jakby on ją dokładnie zobaczył i wracamy do rozmowy. Więc robi to na mnie bardzo dobre wrażenie i robi to na mnie też wrażenie tym, że jest po prostu odważne. Ja czuję, że to jest odważny serial na każdym jednym polu. No dobra, no tak w sumie minusy gdzieś tam mimowolnie trochę powrzucaliśmy, ale może masz jakieś takie bardzo duże zastrzeżenia? Mam być może takie, że czasami akcja, o ile ona jest wolna, o ile niby wszystko jest ładnie obudowane, to czasami są takie duże przyspieszenia takich mocnych wydarzeń. Na przykład jest postać bardzo ważna dla fabuły, która umrze dosyć szybko. Mhm. I tak nawet nie będziemy, tak mówimy, co naprawdę, jakby to tak szybko się wydarzyło i tak dalej. Więc tutaj trochę nie wszystkie wątki są dobrze doprowadzone do końca. I mówię, dla niektórych dużym problemem może być to, że no to jest serial patetyczny, tu jest dużo patosu. Ja uważam, że to jest ten patos w tym dobrym wydaniu i w miejscu, w którym mógłby się znaleźć, bo umówmy się, Watykan jest trochę miejscem na patos. No tak. I mi to nie przeszkadzało, ale jeśli ktoś mi powie, że Jezu, jaki patos, nie będę miał z tym żadnego problemu z takim zarzutem u kogoś. Dla mnie największym chyba minusem jest pewnego rodzaju taka wtórność. To znaczy w pewnym momencie. Zwłaszcza w tej środkowej części serialu, obserwujemy takie jakby gotowe pomysły na sceny, to znaczy mamy te takie tyrady głównego bohatera, że on tam miażdży, tak, jakiegoś tak. tam oponenta w dyskusji, no, to prawie zawsze, robią... to jest zawsze prawie ilustrowane tym samym motywem muzycznym, więc jak tylko zaczyna się ta melodia, to teraz, no dobra, no teraz kolejna scena, jak on tam kogoś będzie. No to się refren z tego, po prostu się robi z tego refren. Dokładnie, także powiedzmy, że to jest taka delikatna wtórność. No ale wiecie, no minusy minusami, ale jest tak dużo pięknych, absolutnie wspaniale wymyślonych scen. Tak. Ja wiem, że teraz jest jakaś taka... Palący papierosy papież, który sobie odbija rakietą tenisową piłkę od Jezu, ściany. To jest w ogóle wszystko poparte takim bólem, który się wywodzi z fabuły, nie możemy wam tego zaspoilerować. Jak zobaczycie papieża, który gra sobie w piłkę, to taki serial wam uzmysłowi, że to są faktycznie ludzie, że z jednej strony mówisz, co za absurd, papież odbija sobie piłkę tenisową, a z drugiej strony mówisz, ej chwila, ale dlaczego w sumie nie, jakby dlaczego nie mógłby tego robić? Więc uważam, że jest to serial, który naprawdę nas po części może zbliżyć do Watykanu. Wbrew temu, jak kontrowersyjny jest, wbrew temu, ile brudu też Watykanu pokazuje, on może nas trochę zbliżyć, pomimo już nie pokazuje prawdziwych wydarzeń. Pokazuje absolutnie zmyśloną historię, ale to jest bardzo dobra historia. Dobrze, tak może podsumowując, bardzo, bardzo udany serial, niesamowicie satysfakcjonująca wyprawa, faktycznie te 10 odcinków nie męczy, chociaż ja bym się nie obraził, gdyby to było troszeczkę krótsze. No takie 7, co nie? Takie może nawet... 6 to może troszeczkę już znam, ale faktycznie takie 7 odcinków byłoby naprawdę super. 7 odcinków po 50 minut. I teraz jeszcze Perfekcja. Mam pytanie do ciebie, Michu, z zaskoczenia. Czy chciałbyś, żeby powstał drugi sezon? O jejku, ale mi teraz zadałeś. Bo nie powiedzieliśmy o tym, że jednym też z ogromnych plusów tego serialu jest to, że to jest naprawdę zamknięta całość. Tak, zamknięta całość z malutką furtką, ale jednak jest to zamknięta całość. I teraz są już, mówi się o tym, że spisany jest scenariusz drugiego sezonu. Z tego co wyczytałem, miałby on powstać dosyć późno. Bo chyba dopiero w 2018 mieliby go kręcić. Więc i szczerze, jeśli miałby powstać drugi sezon, to bym wolał, żeby to był inny serial w tym samym uniwersum. Rozumiem. Czyli coś w stylu, nie wiem, Młody Szatan. I wtedy, wiesz, ugrywają to. Ale szczerze, w tej chwili jest to dla mnie serial, który jest naprawdę gdzieś tam na granicy perfekcji zamknięcia tej historii. Dostałem dużo rozwiązań, czegoś tam może nie domknęli, ale w tej chwili jest naprawdę jest naprawdę fajnie i chyba bym jednak nie chciał. Bardzo dobra robota, dramaturgicznie świetnie rozpisany serial, emocjonalnie bardzo dobrze poprowadzony, także sprawdźcie koniecznie, naprawdę koniecznie znaczy, sprawdźcie. Tak, niech sprawdzą, ale przepraszamy was za taką super emocjonalną, bardzo przymiotnikową recenzję, no ale no jakoś nie możemy inaczej, znaczy przynajmniej ja nie mogę inaczej, bo ty to sobie dajesz radę. Szkoda też spoilerować w ogóle tutaj. A tymczasem dziękujemy za uwagę, mówili dla was Wojownicy Kultury, czyli Michu Szczepański.
Kaczyński i Parfumaniak. Zapraszamy. Nie, dobra, nie, za długo. Nie, co ty robisz? W sensie, subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Publikujemy regularnie. Niedługo będziemy mieli w ogóle fajny taki podsumowujący cały rok materiał. Podziękujemy wam za różne rzeczy. Powiemy, jakie są nasze plany. Nikt nie chcemy tutaj za dużo zdradzać i tak dalej. Będziemy się całować, takie sprawy. No, wiecie tam, normalka. Także łapki w górę, łapki w dół. Jeśli w dół, to komentujcie, dlaczego wam się nie podobało. Ej, ale w górę też niech powiedzą, co im się podobało. No właśnie, bo to tak, wiecie, to jest miłe nawet. Tak, Instagram, Facebook, wszystko i tymczasem, wiecie, Bóg z wami. Ale dobre, człowieku, jak sobie pomyślę o tym, jak wygląda cały ten serial, no. I nagle jak lądujemy tam w tych Stanach i no, to jest naprawdę... Jakbyś tylko nie przeklinał, można by to tak wykorzystać do końca końcówki.